Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Głuc jest moim i Państwa gościem w studiu naszej telewizji sądeckiej. Jeszcze raz pan Krzysztof Głuc, radny, dziś niezrzeszony. Dzień dobry, niedawna. Dzień dobry Państwu. Tak, radny niezrzeszony, myślę, że to jest dobre określenie. Jak długo? Od jak dawna, czy nie, jak długo? Jak długo zamierza być pan radnym niezrzeszonym? To jest oczywiście uzależnione od tego, czy uda mi się zbudować klub. A przypomnę, że klub to minimum 3 radnych. A jeżeli się nie uda, to do końca kadencji. To zawężają się panu chyba kręgi tych osób, które mogłyby ten klub zbudować, bo mamy piątkową informację, całkiem świeżą, taką, że 2 nowosądeckich radnych, pan radny Ledziński, pan radny Dumana, zasilili szeregi klubu Koalicji Nowosądeckiej, więc tu już... No myślę, że to było jakby formalne potwierdzenie istniejącego stanu rzeczy. I przynajmniej jest jasna sytuacja, ale ja akurat nie myślałem o tych radnych. Doświadczenie mi podpowiada, że się nie dowiemy, o kim pan myślał. To bardzo dobre doświadczenie, pani redaktor. Myśli pan, że się uda przekonać większą ilość niż tych radnych, o których pan myśli? To znaczy, ilu chciałby pan do tego klubu zaangażować? Ile oczywiście osób? Jak najwięcej, to jest naturalne, bo to jest kwestia pewnej zdolności do generowania zarówno pomysłów, jak i później przekonywania. Ale to zobaczymy, czas pokaże, tu cierpliwość. Ale rozmowy, rozumiem, trwają. Oczywiście ja rozmawiam z wszystkimi radnymi i przekonuję do pewnych rozwiązań, które chciałbym w ciągu jeszcze tych najbliższych miesięcy, właściwie lat, do końca kadencji wprowadzić pod obrady Rady Miasta Nowego Sącza. Czy to się uda, tak jak mówię, to czas najbliższy pokaże. Takie informacje w trakcie konferencji prasowej przekazane przez pana, no oczywiście mocno komentowane, dotyczące, mam tutaj na myśli, wyjścia z klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Radni PiS-u mówią o tym, że no jest to związane bezpośrednio z wydarzeniami na arenie polityki ogólnopolskiej, tak może to ładnie ujmę. Czy rzeczywiście to tak było? Bo pan mówił nieco inaczej. Pan mówił o tym, że to jednak dojrzewało ileś tam tygodni, jeśli nie miesięcy. To dlaczego akurat wtedy? To był ten moment, że nie wiem, jakaś czara goryczy została przepełniona? Tak, to oczywiście i wszyscy, którzy, choć jest to trudne, muszę przyznać zapewne, uważnie obserwują posiedzenia Rady Miasta. To doskonale to wiedzą i ja miałem różnice zdań wielokrotnie, jeżeli chodzi o podejście do różnych tematów z kolegami z klubu. I widziałem inaczej funkcjonowanie zarówno rady, jak i samego klubu. I nie jest to, proszę mi wierzyć, z pewnością nie jest to zaskoczenie. Ale nie chce mnie pan przekonać, że to, że się panu nie podobało funkcjonowanie Rady Miasta, zdecydowało o tym, że opuścił pan klub, no bo rozumiem, że tutaj nie, w Radzie Miasta jest kilka klubów. No szereg właśnie. Czynników, bo to jest kwestia samego sposobu zarządzania radą, czyli kwestia organizacji sesji, sposobu prowadzenia sesji. Nie muszę tutaj chyba rozwijać tego wątku. To kwestia stosunku do niektórych inicjatyw prezydenta i tak naprawdę dążenie za wszelką cenę do wojny plemiennej, która mnie nie interesuje, po prostu. Natomiast ten kontekst ogólnopolski to jest jakby, użyję takiego określenia naukowego, chemicznego, katalizator pewnej decyzji, która po prostu była do podjęcia w tym czasie, tak? Bez względu na to, czy stałoby się w Warszawie to, co się stało, tą decyzję bym podjął. Natomiast stało się to w tym momencie jako do pewnego stopnia także podkreślenie sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w Warszawie i w jaki sposób podchodzi się na przykład do kwestii ustawy
anty-TVN, czy kwestii ochrony samorządów, kiedy zostaną wprowadzone nowe podatki. To jest naprawdę niesamowicie ważna sprawa i ja tej ochrony nie widzę i państwo wyraźnie widzę, że rząd dąży do tego, żeby samorząd był osłabiony. Wracając na nowosądeckie podwórko, patrząc wstecz, może pan zaryzykować takie stwierdzenie, że radni PiS-u czy PiS-WNS, jakkolwiek to tutaj będziemy nazywać, blokowali, blokują decyzję prezydenta? No, oczywiście pewnie znaleźlibyśmy kilka takich przykładów, kiedy różne inicjatywy były blokowane lub też przedłużana procedura. No, kiedy jest większość, no to wtedy można to robić. Co do niektórych się zgadzałem, co do niektórych nie. I no, też efekty były takie, że niektóre projekty były podejmowane także z moim głosem za. To są często trudne decyzje, ale nie jest się radnym po to, żeby reprezentować interes plemienny, ale reprezentować interes mieszkańców i dobro miasta. A docierają do pana takie komentarze pod pana adresem, że się pan sprzedał, na przykład, mówiąc brzydko. Sprzedał, że się pan sprzedał. Czy jakaś cena przychodzi pani do głowy? Nie, absolutnie nie. Materialne, niematerialne? Nie. Czy dochodzą generalnie do pana takie komentarze? Gdzieś z mediów społecznościowych, niekoniecznie nie, gdzieś, no to rozumiem, żyjemy wszyscy w tym szczerze mieście. Szczerze mówiąc nie, ale jest to popularne pytanie ostatnio, za co się pan czy pani sprzedał. Ale usłyszał pan takie pytanie? Nie, bezpośrednio nie. Jeżeli słyszałaby pani, to oczywiście bardzo proszę o ewentualnie zadanie wprost takiego pytania. Chętnie odpowiem każdemu i każdej osobie na ten temat. Trudno mi sobie wyobrazić chodzi oczywiście o wartości materialne polityczną. Rozumie pan, o czym ja mówię, nie? O sprzedaż polityczną, taki transfer polityczny. Czyli pewne niematerialne. Nie kojarzę. Jeśli chodzi o prezydium, bo również takie informacje i takie pytania zadawali dziennikarze podczas konferencji prasowej. Potrzebna jest pana zdaniem zmiana w prezydium? Jeśli tak, to kogo ona miałaby dotyczyć? I tutaj z tego co wiem, pan taką zmianę poprze, bo tak pan deklarował już na konferencji. Tak, ja na konferencji prasowej powiedziałem, że poczytuję to jako swój błąd, że od samego początku nie wprowadziliśmy modelu, w którym każdy klub jest reprezentowany w prezydium. Bo to jest dobrą praktyką samorządu. Były takie praktyki i uważam, że należy je kontynuować, bo monopolizowanie niestety, jak pokazuje przykład, nie prowadzi do dobrych rzeczy. I no pewnie przyjdzie czas na decyzję w tej sprawie. I kto będzie w prezydium? Proszę, Rada zdecyduje. I tutaj ja nie mam absolutnie żadnych typów swoich. Na pewno zagłosuję za albo nie, przeciw konkretnej osobie. Wszystko zależy od tego, jak poszczególne kluby będą reprezentować swoich kandydatów, jak oni sami będą deklarować swój sposób podejście do pracy w prezydium. Jestem też przekonany, że koniecznym jest powrót do stacjonarnych sesji Rady Miasta, bo jeśli to jest możliwe, to powinniśmy po prostu tak robić. A to czemu tak nie robicie? Pani przewodnicząca zwołuje sesję. A ustawa, przepraszam, przepisy covidowe pozwalają na organizację sesji zdalnych. Ale myślę, że chodzi tutaj właśnie o zmiany w prezydium, że prezydium, członkowie poszczególni prezydium po prostu boją się tego, że jeżeli ta sesja wróci... To jest pytanie do pani przewodniczącej. To ja zadam inaczej to pytanie. Pan wspomniał o tym, że źle jest prowadzona, że źle jest... Znaczy, sami wiemy, tak? Prowadzona sesja Rady Miasta, więc jeśli pan nie mówi, kogo pan widzi, to proszę powiedzieć, kogo pan nie widzi w tym prezydium w takim razie. Czy to będzie ogólna wymiana, czy to po prostu chodzi o poszczególne osoby? Nie, każdy klub powinien zdecydować, kogo chce
Czyli wszystko, całe prezydium do wymiany. Myśli pan, że to by było dobre rozwiązanie? Może się okazać, że klub PiS wskaże, czy to panią przewodniczącą, czy pana Artura Czerneckiego, czy pana Michała Kądziołkę. To każdy klub powinien zdecydować, kogo chce desygnować do zasiadania w prezydium, a rada wybierze przewodniczącego, czy przewodniczącą. Czy myśli pan, że to będzie lekarstwo na te przedłużające się, trwające kilkanaście godzin nieraz obrady? Znaczy, trzeba szukać rozwiązań i poza tym przywracać pewne elementarne zasady demokracji. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, tutaj opinię publiczną poruszył temat rycerzyka, który mówiąc tak nieco żartobliwie, bo myślę, że to jest też temat taki żartobliwy, troszeczkę zmienił miejsce zameldowania, przeniósł się spod Baszty na ulicę Młyńską. Czy to jest pana zdaniem dobra decyzja władz miasta? No jeden z radnych, który był obecny podczas otwarcia tego parkingu, bo mówimy tu o parkingu, na którym ten rycerzyk został osadzony, mówił, no mieszkańcy prosili bardzo o to, żeby ten rycerzyk tam właśnie stanął. Czy to jest lepsze miejsce dla niego? To bardzo smutne. Bo ten rycerzyk tak urasta do rangi symbolu już w tym momencie. Jeśli miał być to dowcip, to jest on niezwykle słabym dowcipem. To bardzo smutne, przepraszam za to określenie, którego użyję, szczeniackie. Nie wyobrażam sobie, przecież doskonale wiemy, po co to zostało zrobione. Po co to zostało zrobione? Ktoś chce dokuczyć panu Jerzemu Gwiżdowi, prezydentowi miasta Nowego Sącza. Posłowi, jednemu z najbardziej aktywnych, znanych, istotnych posłów w pewnym czasie, wiceprezydentowi miasta. To nie jest kwestia, każdemu człowiekowi należny jest szacunek. Jeżeli ma zasługi dla miasta, a pan prezydent Jerzy Gwiżdż ma ewidentne zasługi dla tego miasta, to być może szczególny szacunek, tak? Taki dodatkowy, jeśli mogę tak powiedzieć. A to, że chcemy dokuczyć, bo rycerzyk to w jakimś sensie postać, którą ja polubiłem. Po prostu. Tak normalnie polubiłem, bo stał się w jakimś sensie elementem krajobrazu pod zamkiem. I jest nierozerwalnie związany z osobą Jerzego Gwiżdża. Osobą Jerzego Gwiżdża, tak? Bo to on był inicjatorem tak naprawdę. Prezydent Jerzy Gwiżdż za własne środki kupił ten, o ile wiem. No zresztą on powiedział, tak. Ten rycerzyk jest mój, ja go kupiłem za własne pieniądze. Miasto go nigdy nie przyjęło. Nie przejęło formalnie. I tutaj po prostu znajdujemy sposób, żeby mu dokuczyć. Ale szczeniackie. Biorę, okej, mamy piaskownicę, tu mam zabawki tego chłopaka, którego nie lubię, sąsiedniego bloku, to ja mu zabiorę te zabawki i powiem, zakopię w piasku, ja rozumiem. I zakopię w mojej piaskownicy, tak. Zobacz, jaką mam fajną rzecz. Ja rozumiem, tylko ja jednej rzeczy. No bo ja właśnie tutaj tak do takiego policyjnego nieco się odwołam żargonu. Gdzie tu motyw? Bo pan prezydent nie jest dzisiaj osobą publiczną. A gdzie jest motyw w zabieraniu zabawek do swojej piaskownicy? Nie ma żadnego motywu oprócz tego, żeby dokuczyć. Ja rozumiem, tylko po co? Bo tutaj nie ma, pan prezydent mówi, Gwiżdż nie jest dzisiaj już osobą publiczną, nie jest politykiem już dzisiaj. Tak, ale jest aktywny, występuje w różny sposób. Był czy jest aktywny w przestrzeni publicznej również, krytykując postępowania pana prezydenta, czy ogólnie urzędników miejskich. I ma do tego prawo, bo na tym polega demokracja. Na tym polega demokracja, ma do tego prawo, a oczywiście można sobie wyobrazić, że ktoś ma prawo przenieść rycerzyka, tylko że to jest takie, przepraszam za infantylne podejście teraz, zobacz co ci zrobiliśmy, przenieśliśmy rycerzyka. Ja powiem jeszcze jedno, dwie rzeczy, bardzo istotne. Po pierwsze, a jak poczuje się pan prezydent, ludzie pana prezydenta, kiedy w następnej kadencji ktoś będzie na siłę demontował wszystkie
stojaki na rowery. A czemu pan tak źle wróży panu prezydentowi Ludomirowi Handzowi? Bo przecież on deklaruje start w drugiej kadencji i tym prezydentem oczywiście ma wielkie szanse zostać. To. Oczywiście, ale nie... Może zostaną stojaki na rowery. Ale nie ma pewności, że zostanie. Nigdy nie ma pewności. Nigdy nie ma pewności. I ktoś będzie przenosił, będzie usuwał te stojaki albo przenosił na ulicę jakąkolwiek, tak? Żeby je skumulować w jednym miejscu. Znowu, absolutnie jestem daleki od takich scenariuszy, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może chcieć znowu dokuczać. Po co? No właśnie. A następna rzecz. Jak widzę coś takiego, skupiamy się na takich akcjach. Wielkie otwarcie 10-miejscowego parkingu. Z przeniesieniem monumentu, symbolu przeszłego okresu. I jest specjalna konferencja prasowa. Do tego przychodzi sam komendant. Symboliczne zresztą. Nie muszę chyba tego rozwijać. I ci, co obserwują od... No, pewnie większość osób już osoba, nie wie. Tak? Osoba, która kiedyś... Została zwolniona przez pana prezydenta. I pan komendant mówi, na rozkaz pana prezydenta zorganizowałem tą konferencję. Ale pan chce powiedzieć, że trąci Gomułką, Gierkiem? Nie, ja nie wiem, czym to trąci. Rycerzy jak Lenin, jak pomnik. Trąci Bareją. No trąci Bareją, no przepraszam. No. Ale po prostu nie... jeżeli ja widzę coś takiego, to naprawdę zastanawiam się, na ile można budować jakiekolwiek długoterminowe plany wspólne z kimkolwiek. I no ja będę rozmawiał z wszystkimi radnymi o tym. No, jeżeli tak mamy prowadzić w mieście politykę, tak mamy się ustosunkowywać do nawet jakichś sporów, no to z całym szacunkiem, ale ja tego nie kupuję. Przywództwo, dobre przywództwo to takie, które nie skupia się na dokuczaniu przeciwnikom politycznym, tylko na przekonywaniu siłą własnych argumentów. Tu się nie mogę do końca pan z panem zgodzić, czy się nie sprowadza, bo nasze polskie przykłady i pewno nie tylko polskie pokazują, że jednak chodzi o to, żeby dokuczać przeciwnikom politycznym, tylko ja nie rozumiem, czemu byłem przeciwnikom politycznym. Bo to tutaj o ten motyw pytam, to miałem na myśli. Dokuczanie komukolwiek jest po prostu złe. Tyle. Dziękuję za tę rozmowę. Życzę powodzenia w tych rozmowach z radnymi jednej czy drugiej strony. Moim widzom, internautom, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.